Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Bardzo serdecznie witam po, no chyba tygodniowej przerwie. Bardzo się cieszę, że możemy się wreszcie spotkać, że skończyły się rekreacje w Krakowie, chociaż były absolutnie niezwykłe, ale cieszę się, że wreszcie możemy znowu pójść z Mojżeszem do ziemi obiecanej. Zostało już tylko kilka dni do świąt, dlatego teraz trzeba się będzie streszczać myślę, że każdego dnia będzie odcinek, żebyśmy chociaż te 4-5 jeszcze zdążyli zrobić, żeby jakoś dojść do no, tego wejścia do ziemi obiecanej. Dzisiaj kawałek z 16 rozdziału Księgi Wyjścia, więc bardzo zapraszam, żebyś sobie otworzył, otworzyła Pismo Święte. Księga Wyjścia 16 od pierwszego wersetu, tak naprawdę do końca Cały ten rozdział 16, ja przeczytam tego fragment, resztę bardzo proszę, doczytaj sobie. Najlepiej, jak po prostu za chwileczkę zastopujesz i przeczytasz cały ten rozdział. Ale posłuchaj najpierw, co tam się dzisiaj wydarzyło. Następnie wyruszyli z Elim i przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, 15 dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na te pustynie, aby głodem umorzyć całą tę Rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza, oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu, i będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Lecz w z tym zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Mojżesz i Aaron powiedzieli do społeczności Izraelitów: Tego wieczora ujrzycie, że to Pan wyprowadził Was z ziemi egipskiej, a rano ujrzycie chwałę Pana gdyż usłyszał on, że szemrzecie przeciw Panu. Czymże my jesteśmy, że szemrzecie przeciw nam? Mojżesz powiedział, wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do sytości, bo słyszał Pan szemranie wasze przeciw Niemu. Czymże bowiem my jesteśmy? Nie szemraliście przeciwko nam, ale przeciw Panu. I Mojżesz rzekł do Arona, powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów, zbliżcie się do Pana, gdyż usłyszał wasze szemrania. To jest początek 16 rozdziału. Tam jeszcze jest sporo wersetów dalej, w których dokładnie jest wytłumaczone jak to się wydarzyło wszystko, że pojawiła się Izraelitom na pustyni manna, to manchu, czyli co to jest oraz przepiórki, którymi się karmili. Doczytaj proszę ten tekst dalej, a ja chciałbym ci podać kilka myśli. Z którymi myślę warto do tego tekstu no, jakoś się zbliżyć. Chciałbym, żeby ten dzisiejszy odcinek był poświęcony y, czemuś takiemu, co można by nazwać zwykłą codziennością, takim życiem, nie przełomami, nie czymś bardzo ważnym, nie jakimiś wielkimi wydarzeniami, właśnie przechodzeniem przez Morze Czerwone, wychodzeniem z Egiptu, pokonywaniem wrogów. Dlatego, że takie momenty w naszym życiu oczywiście się zdarzają, ale nie ma się co oszukiwać, że większość naszego życia to jest po prostu codzienna, czasem szarość, czasem zwykłość, takie po prostu codzienne życie. I myślę, że ten tekst genialnie opowiada o tym, jak spojrzeć na takie normalne nasze czasy nie na wyjątkowe, nie na specjalne, nie na nadzwyczajne, tylko na taki zwykły czas, kiedy żyjemy i w jaki sposób można tam doświadczać. Bliskości Pana Boga. Pierwsza rzecz, którą myślę, musisz zauważyć, to absolutnie fantastycznie jest zapisane to, w jaki sposób człowiek, który doznaje pewnego rodzaju monotonii, który doznaje wędrowania przez pustynię, w jaki sposób daje się oszukiwać złemu, że bez Pana Boga, albo w jakiejś innej sytuacji, byłoby mu dobrze, byłoby mu lepiej. Bardzo kocham ten moment, kiedy oni zaczynają szemrać w ten sposób, że wyobrażają sobie, Jakieś no, niebotyczne stoły w ziemi egipskiej, gdzie zasiadali przed garnkami mięsa i po prostu chleba mieli po no, pachy. To jest bardzo ciekawe. Gdyby spojrzeć tak historycznie na to, w jaki sposób traktowano niewolników w Egipcie, ale też oczywiście w każdym innym miejscu na świecie, no to łatwo się domyślić, że garnków mięsa to oni nie mieli. I chleba pod dostatkiem też nie mieli. Nawet na dworze faraona, jak mówią zapisy historyczne, nie zdarzało się, żeby w kółko i codziennie były wielkie garnki mięsa. Nie, to jest taki jakiś mechanizm, który działa chyba w każdym człowieku, że kiedy człowiek idzie takim monotonnym, normalnym tonem, torem, takim życiem właśnie bez werków, to zły nieustannie przychodzi i podrzuca niewiadomo jakie marzenia. Mówi, gdybyś tylko poszedł ze mną. Gdybyś tylko wrócił do zła, gdybyś tylko, no nie był taki wierny temu Panu Bogu, no to po prostu miałbyś Michę jak wiadro, i byś jadł mięso tak, jak po prostu nikt inny. Ja wiem, że do, nie do wszystkich to trafia, dlatego że na przykład, jeżeli są tu jesteś Weganie albo jakieś delikatne panie, które może nie są wielkimi fankami mięsa, to one nie rozumieją o co chodzi. Ale ja kiedy słyszę obraz wielkiego garnka mięcha, i chleba dosytości, no to ja wiem, o czym rzecz, w czym rzecz. To wiem, że chodzi o spełnienie wszystkich najgłębszych moich pragnień i marzeń. I pierwszą rzecz, którą myślę dzisiaj trzeba zauważyć, to przypatrz się sobie, czy jeżeli właśnie jesteś w takim może normalnym trybie życia, albo byłeś, albo teraz będziesz, i to się będzie działo, to spróbuj zobaczyć, w jaki sposób oszukuje cię zły, bo my się dajemy na to często brać. I często jakby no właśnie nie jesteśmy z Panem Bogiem, mamy do niego pretensje, bo żyjemy w takim przekonaniu, że powinniśmy mieć gary mięcha. Że powinniśmy mieć nie wiadomo, co, a on jakoś tego nie spełnia. I wcale to życie nie jest takie, że dzień w dzień to są po prostu wszelakie obfitości. To jest pokusa. To jest coś, z czym przychodzi zły, żeby nas wybić z takiego rytmu, normalnego jakby chodzenia z Bogiem, normalnego kroczenia ścieżką do Niego. Próbuje nam nieustannie podrzucić taki jad, takiej wątpliwości przecież mogłoby być niezwykle, a nie jest. W każdym bądź razie. Pan Bóg oczywiście na głód, który mamy, odpowiada. I myślę, że nie trzeba wiele tłumaczyć z tego tekstu, żeby zobaczyć, że Pan Bóg daje nam dokładnie tyle, ile potrzeba. Cała ta opowieść o mannie i o przepiórkach, i o tym, że to wszystko wystarcza tylko na jeden dzień. To jest taka opowieść, że każdego dnia Pan Bóg zatroszczy się o wszystko, czego Ci potrzeba. I oczywiście nasza łapczywość, nasza taka pazerność no, chce gromadzić. Chce zbierać w spichrze. Ja przyznam szczerze, czasem jak myślę o różnych zasadach, które są w Biblii, to myślę, że my no, żyjemy zupełnie no, jakoś poza tą Biblią. Przypuszczam, że każdy z nas ma większość większości jakieś oszczędności. I ja to w ogóle rozumiem. Proszę dobrze mnie zrozumieć. Nie próbuję tu powiedzieć, wyrzućcie wszystkie konta z banków i nie zbierajcie żadnych oszczędności. Ale może. W takim sensie, nie chodzi mi oczywiście o to, żebyśmy wszyscy żyli nie wiadomo jak u Boga. Tylko zauważ w tym tekście. Pan Bóg mówi, zaufaj mi, na ten dzień dam Ci nazbierać tyle, ile ci potrzeba, żebyś się najadł do sytości. Jeśli zbierzesz za dużo, to zacznie ci to gnić. Ja mam też takie wrażenie, że właśnie wtedy, kiedy sami próbujemy zaspokoić swoje pragnienia, sami próbujemy zabezpieczyć się nie wiadomo jak na przyszłość, to często z tego właśnie wychodzą robaki. A Pan Bóg cudownie uczy, że on naprawdę wie. Że, jak będzie potrzeba więcej, tak jak właśnie z tym szabatem, tutaj to nam da któregoś dnia uzbierać więcej i rzeczywiście wtedy można zrobić oszczędności. Ale to wszystko jest w takim zaufaniu względem Pana. Jak w ogóle tego doświadczyć? Takiej troski Pana, no właśnie, o każdy dzień. Ja myślę, że jest w tym tekście kilka takich wskazówek, które pokazują, co trzeba zrobić, żeby doświadczać tego codziennie. Przepraszam tylko, bo jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. To jest dokładnie to samo w tym tekście opisane, co jest w modlitwie Ojcze Nasz, kiedy Pan Jezus mówi, że jak mamy się modlić, to mówi chleba naszego na każdy dzień, w sensie na ten dzisiejszy dzień, nam dawaj. Nie mówi Daj nam chleba na najbliższe dziesięć lat. Tylko dzisiaj, kiedy się modlisz modlitwą ojcze nasz, to chleba na ten dzień dzisiejszy, tam jest dosłownie chleba dzisiejszego, daj nam. I Pan Bóg to zrobi. Pan Bóg da nam na ten dzień, który potrzeba. Jeżeli się modlimy wieczorem, to to chodzi o dzień następny. Czasem to można tłumaczyć jako chleba jutrzejszego. W takim sensie na jeden dzień, na ten, kiedy się modlę, na ten, do którego szukam Twojej pomocy, Panie Boże. Otóż da się żyć tak, uwierz mi, do względu na to, jaka jest twoja sytuacja, czy jesteś w rodzinie, czy jesteś sam, czy jesteś w dużej rodzinie, w małej, można wejść z Panem Bogiem w taki tryb, gdzie naprawdę On każdego dnia troszczy się dokładnie o to, czego nam potrzeba. To nie będą wielkie gary mięcha, bo uwaga, nie są nam potrzebne wielkie gary mięcha codziennie. Tak, kiedy są uroczystości i święta, to wielki gar mięcha jest potrzebny i Pan Bóg się również o to zatroszczy. Ale na każdy dzień on doskonale wie, ile nam potrzeba, czego nam potrzeba, jak nam potrzeba. I on naprawdę to da, w jaki sposób tego doświadczyć. Ja w tym tekście widzę przede wszystkim dwie rzeczy, które jakby są takim warunkiem, który Panu Bogu pozwala nas tak zaspokajać. Pierwsza, taka, myślę, której często w tym tekście nie zauważamy, a kiedy czytałem sobie ten tekst dzisiaj, to od razu to zdanie jakoś rzuciło mi się w oczy. Mianowicie tam, gdzie Mojżesz każe mówić Aaronowi, to jest dziewiąty werset, jakby o tych różnych poleceniach Pana Boga, to mówi tak: Powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów, zbliżcie się do Pana, gdyż usłyszał Wasze szemrania. Zobacz, przychodzi do Mojżesza głodny lud. Jest napisane w Midraszach, że oni w ogóle przyszli z kamieniami do Mojżesza i że zaczęli w niego rzucać tymi kamieniami byli tak głodni, że Mojżesz się musiał schować do namiotu. Żeby go nie zabili, bo już dostał ze dwa razy w czoło, tak piszą Midrasze. I tam dopiero, w tym namiacie, gadał z Panem Bogiem. I kiedy usłyszał od Pana Boga, co ma zrobić, to wysłał Aarona, tak jak tu jest napisane, żeby powiedział ludziom. I co im powiedział? Zauważcie, do głodnych ludzi nie powiedział za sekundkę będzie jedzenie, tylko poczekajcie. Nie, powiedział zbliżcie się do Pana. Otóż jestem przekonany, wiem, że mówiłem o tym już milion razy, ale Pan Bóg dlatego nie ma jak nam okazywać tej dobroci, bo nasze serce jest po prostu zamknięte przed Nim. Nasze serce ciągle stoi w takim dystansie i mówi: Panie Boże, jak mi dasz, to ja wtedy oczywiście, że będę z Tobą blisko. Jak doświadczę Twojego działania, jak zobaczę, jak mi pomagasz, no to wiadomo, że przecież będę budował z Tobą bliskość. Nie, to jest odwrotnie. On mówi: Zbliżcie się do Pana, bo On już usłyszał Wasze wołanie. Jak się zbliżycie, to doświadczycie nagle jego obfitości i to takiej obfitości, że ta manna, ten chleb będzie po prostu jak deszcz z nieba. Tyle tego będzie. Jak nie doświadczasz bliskości, takiej na opiekuńczości Pana Boga, takiego jakby namacalnego widzenia tego, że on się Tobą opiekuje, to jest jeden prosty powód. Nie zbliżasz się do niego. Nie chcesz mu oddać serca. Nie chcesz zbudować więzi, bliskości, tylko mówisz: Potrzebuję od ciebie, Panie Boże, czegoś. To nie jest bliskość. Zbliżcie się do Pana. I druga rzecz, którą w tym tekście myślę widać bardzo wyraźnie, i o czym też Pan Bóg cały czas powtarza tutaj: On mówi: bądźcie wierni i zaufajcie temu, co mówię. On mówi w ten sposób: że skoro powiedziałem że zbieramy na jeden dzień, to zbieramy na jeden dzień. I ci wszyscy, którzy są posłuszni, dostają. Ci, którzy są nieposłuszni, to im to wszystko zgniło, i pojawiły się robaki. Kiedy powiedział jednego dnia nie zbieramy, to mieliśmy nie zbierać. Izrael miał nie zbierać. Kilku, oczywiście, jak mówi ten tekst, jeśli go dalej czytałeś, poszło zbierać. Otóż drugim takim jakby warunkiem, jeśli tak można powiedzieć, albo raczej to jest nie warunek, tylko taka pewna nasza pozycja, która pozwala Panu Bogu działać, polega na tym, że po prostu jesteśmy wierni wszystkiemu, co On mówi. Kiedy Pan Bóg mówi na przykład, bądź uczciwy, i w żaden sposób nie kradnij. I nie chodzi mi o taką kradzież, że napadasz, nie wiem, na sklepy czy na banki, tylko jesteś w pracy uczciwy i na przykład nie robisz czegoś, nie wiem, bierzesz pieniądze za coś, czego nie robisz, czy w jakikolwiek inny sposób jesteś nieuczciwy. Jeśli będziesz uczciwy i to będzie jakaś strata, będziesz sobie myślał, przecież gdybym był nieuczciwy, to miałbym więcej. Otóż nie. Jeśli będziesz uczciwy, jeśli będziesz, jakby, słuchał wszystkich zaleceń Pana Boga, to zobaczysz, właśnie jak on wtedy potrafi działać. Dlatego, że ta nasza nieuczciwość wynika z takiej naszej chęci gromadzenia. Mówimy sobie, no że jak wezmę trochę na boku, jak coś tam zrobię tak niezbyt poprawnie, o to będę miał więcej, przecież muszę wykorzystać tę sytuację. Nie, tak jak ci Izraelici, kiedy mówią, zbierzemy sobie więcej, będziemy mieli więcej. Nie. Bądź wierny każdemu słowu Pana Boga. Kiedy On mówi, coś mamy robić, róbmy. Kiedy mówi, coś mamy nie robić, to nie róbmy. Wtedy doświadcza się tej Jego niezwykłej dobroci. I to wszystko razem układa mi się w taką jedną, jakoś w ogóle absolutnie genialną rzecz. Oczywistą, ale ona do mnie dzisiaj bardzo dociera. Pan Bóg jest naprawdę dobry, ale nie dobry czasem, nie dobry wtedy, kiedy my jesteśmy dobrzy, nie dobry, no nie wiem, w jakichś specjalnych okresach. On jest zawsze dobry. Czytałem w takim Midraszu Żydowskim do tego fragmentu taką opowieść starych rabinów, że to wszystko, co zrobił tutaj Bóg, to odpowiedział na miłość Abrahama. Na czym to miało polegać? Otóż kiedyś, jak pamiętasz, to jest że 18 rozdział Księgi Rodzaju, kiedy Bóg był w gościnie u Abrahama, to Abraham zrobił dla niego kilka rzeczy. Jest on napisane w tym 18 rozdziale, że Abraham obmył, dał mu wodę do obmycia nóg, posadził go w cieniu pod drzewami, dał mu chleba do jedzenia i potem poprosił sługę, żeby również przygotował mięso, żeby jakiegoś tam koźlaka ubił, żeby przygotować ucztę dla Pana Boga. I piszą ci starze rabini, że Bóg tutaj na pustyni odwdzięcza się za to, co kiedyś zrobił Abraham, że dał im wodę, o tym żeśmy już kilka dni temu czytali, kiedy uzdrowił wody, dał im cień, Dlatego, że szedł przed nimi w słupie obłoku, żeby ich ocieniać. Tutaj właśnie daje im chleb, czyli mannę, i daje im mięso, czyli te przepiórki. To pokazuje, że Bóg po prostu jedyne, czego szuka, to szuka takiej relacji z człowiekiem, gdzie jakby nawzajem jesteśmy dla siebie dobrzy. Że zawsze, kiedy stoimy przed Bogiem w jakimś takim dystansie, to po prostu nie ma jak trochę okazywać dobroci. Ale jeśli tylko otwieramy serce, jeśli wchodzimy z nim w bliskość. On po prostu stukrotnie odpłaca, bo zobacz, że na jedno obmycie nóg, na tą jedną wodę, którą dostał, dał tutaj 600 tysiącom wodę do picia, na jeden cień, który mu tam dano, on przez 40 lat osłaniał ich cieniem, na kilka placków chleba, które dostał, dał im 40 lat chleba, na jednego koźlaka dał im codziennie chmarę przepiórek, którymi. On po prostu odpowiada na dobroć, no nieskończenie, wielokrotnie więcej. On jest dobry. On jest bardzo dobry. I cały czas tego szuka serca, które się do niego zbliży. Dlatego, że kiedy serce się do niego zbliży, kiedy się otworzy na niego, to z niego się natychmiast wysypują wszelkie dobrodziejstwa. Nie dlatego, żeby on czekał na coś za coś, tylko właśnie wtedy dopiero on może, bo otworzyliśmy mu drogę. Bo to jest trochę tak, jakbyśmy mieli zamknięte drzwi, i tam na tych drzwiach już po prostu są wyładowane po prostu tiry Bożych łask, tylko że drzwi są zamknięte. I my mówimy: Pan Bóg nie daje. A on mówi nie, ja tam już wszystko na ten korytarz wysypałem, i to wszystko na drzwiach stoi aż po sufit, tylko masz drzwi zamknięte. Jak otworzysz drzwi, to wszystko, co już dawno dałem, po prostu ci się wysypie. I o to by chodziło: zbliżcie się do Pana, gdyż usłyszał wasze szemrania. Pomódmy się. Dobry ojcze, chciałem Cię dzisiaj prosić tylko o jedno. Wlej w nasze serce takie przekonanie, że jesteś dobry. Zabierz nas wszystkie te kłamstwa i zakusy złego, które nas przekonuje, że tak nie jest, że Ty dobry nie jesteś. Tylko daj nam doświadczać i daj nam zobaczyć, że jesteś dobry. Naucz nas do Ciebie się zbliżać, żebyśmy mogli otworzyć Tobie drzwi i żeby ta dobroć mogła się na nas wylać. Niech tak się stanie. Amen. Tyle na dzisiaj, niech wystarczy. Serdecznie Was pozdrawiam wszystkich z Sokółki, czyli z tego niezwykłego miejsca tuż przy granicy z Białorusią, gdzie się dokonał cud eucharystyczny i miejsca, gdzie rano na śniadanie, tak było przynajmniej dzisiaj, jak zajechałem, je się tatara. Nigdy w życiu jeszcze nie jadłem na śniadanie tatara, ale w Sokółce je się tatara na śniadanie. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy czas. Niech ta noc będzie dobra. Jutro się, myślę, spotkamy w kolejnym odcinku. Śpij najlepiej. Na koniec czyni na twoim czole znak krzyża. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy. Z Bogiem. Do usłyszenia.